i wyścig pierwszy tego spotkania. Zespół gości to Jarosław Hampelka z żółty w białym, Jakob Torsel, natomiast gospodarze w kasku czerwonym Leon Madsen i w niebieskim pojedzie Karol Baran. Zobaczymy, jak potoczą się losy tego bardzo ważnego dla obu drużyn spotkania na torze Włókniarza w Częstochowie. Świetnie, Jarosław Hampel wystrzelił spod taśmy i momentalnie uzyskuje zdecydowaną przewagę. Tam jeszcze Karol Baran pada na tor. No i tego pierwszego wyścigu meczu. I znowu Jarosław Hampel znakomicie poradził sobie. Madsen za jego plecami. Tam Torsel próbuje pojechać szerzej. Na razie jednak pozostaje na trzecim miejscu, ale i tak wygląda na to, że ten bieg goście mają od razu okazję rozstrzygnąć na swoją korzyść. Zobaczymy, co będzie w stanie zrobić Leon Madsen, atakujący Jarosława Hampela, który jest z meczu na mecz w coraz wyższej dyspozycji. Jarosław Hampel wciąż na prowadzeniu, teraz Madsen ściągnie co do krawężnika, ale już zagrodził mu drogę Jarosław Hampel, który kontroluje absolutnie sytuację. Duńczyk ciągle jednak bardzo blisko i zobaczymy, co wydarzy się przy wejściu w kolejny wiraż. Raz jeszcze Madsen ponownie próbuje objechać Jarosława Hampela. Nie udaje mu się, rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Torsel wiezie jeden punkt, teraz przy krawężniku. Kapitalny atak Madsena. Jeszcze Jarosław Hampel spróbuje odpowiedzieć, ale czy da radę? Tutaj świetnie blokuje go Madsen i fantastycznym manewrem ratuje remis dla częstochowskich. I wyścig młodzieżowców meczu Włókniarz Witroszliw Crossfit Częstochowa Kantor PL Falubas Zielona Góra. W kasku niebieskim Oskar Polic, w kasku czerwonym Michał Gruchalski, zawodnicy, gospodarze i goście Aleks Gardziński, w kasku żółtym i Sebastian Niedźwiedź, wracający po prawie dwumiesięcznej przerwie, w kasku białym. Został na starcie Sebastian Niedźwiedź. Natomiast trzej zawodnicy pojechali i w tej chwili na 4-2 układa się początek tego biegu. Na razie na prowadzeniu znakomicie spisujący się Oskar Polis, za jego plecami Aleks Gardziński. No a trzeci w tym gronie Michał Gruchalski. Zanosi się na to, że tym razem częstochowianie mogą sięgnąć po zwycięstwo. W poprzednim biegu długo zanosiło się na wygraną 4-2 zespołu z Zielonej Góry, ale fantastyczna akcja Madsena uratowała remis dla zespołu gospodarzy, osamotnionego Madsena. Teraz z kolei osamotniony na torze w drużynie gości Aleks Zgardziński. Zobaczymy, czy on też jeszcze będzie w stanie powalczyć o zwycięstwo. Na razie jedzie na drugim miejscu z bezpieczną przewagą nad trzecim stawcą Michałem Gruchalskim, ale ze stratą już dosyć wyraźną do Oskara Polisa. A zatem ostatni wiraż i wygląda na to, że Włókniarz obejmie prowadzenie w tym meczu 7-5. W meczu z zespołem z Zielonej Góry, a pod taśmą maszyny startowej Matej Żagar, kask czerwony, Andreas Jonsson, kask niebieski, a w zespole gości Patryk Dudek w kasku żółtym i Jason Doyle w kasku białym. Zapowiada się ciężka przeprawa dla zawodników z Częstochowy, ale zobaczymy, jak sobie poradzą w tym piekielnym upale z tymi niezwykle trudnymi rywalami. Fantastycznie na razie okiełznał przeciwników Matej Żagar. Jest szansa, by Słoweniec wyszedł na pierwsze miejsce. Szaleje stadion w Częstochowie i tak się rzeczywiście dzieje. Jego partner z pary Andreas Jonsson walczy jeszcze także wściekle i może się za chwilę zdarzyć, że będą na podwójnym prowadzeniu. Tak się w tej chwili rzeczywiście ułożyła sytuacja na tym wirażu. Ogromna niespodzianka. Patryk Dudek i Jason Doyle na razie oglądają plecy swoich rywali. Fantastycznie Matej Żagar daje sobie radę. Spojrzał teraz na Andreasa Jonssona. Jedziemy parą, tak jest, chyba przytaknął szwedzki zawodnik i będą teraz blokowali wszelkie poczynania swoich przeciwników. Będzie bardzo ciężko poprawić im położenie. Jeszcze Patryk Dudek próbuje przy krawężniku gdzieś tam zaatakować. Być może ma to jakieś szanse powodzenia. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Rzeczywiście ten krawężnik musi być pilnowany bardzo mocno przez zespół gospodarzy. Matej Żagar to właśnie w tej chwili czyni. Ostatni wiraż, no i zobaczymy, co się tu wydarzy. Jeszcze Dudek nie złożył broni, jeszcze szaleje, atakuje, ale nie dał rady. 5-1 dla Włókniarza Częstochowa w tym biegu. Państwa, wyścig czwarty. Piotr Protasiewicz w kasku żółtym. Jego partnerem w parze jest nie Sebastian Niedźwiedź, a Aleks Gardziński, który jedzie jako rezerwa. Natomiast
gospodarzy w kasku niebieskim Oscar Polis i w kasku czerwonym Rune Holta. Radził już podjechał blisko niego także partner z pary Aleks Gardziński, jakby chciał wyręczyć swojego starszego, zdecydowanie kolegę, weterana zielonogórskiej drużyny, ale na razie nie będzie chyba możliwości powalczenia skutecznie z zawodnikami gospodarzy, chociaż rzeczywiście Zgardziński teraz był bardzo blisko Oskara Polisa. Ten jednak się nie dał. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Wygląda na to o dziwo, że rzeczywiście Zgardziński jest tym, który jeszcze może rozerwać parę zawodników z Częstochowy. Teraz kolejna taka próba, ale oparł się temu znakomicie zawodnik włókniarza. Jeszcze nie odpuszczają zielonogórzanie. Jeszcze jedna próba, ale 5-1 włókniarz wygrywa w tym biegu. I proszę Państwa, wyścig piąty, 17-7 prowadzą żużlowcy z Częstochowy. Tutaj rezerwa taktyczna, Jason Doyle w miejsce Jakoba Torsela w kasku białym, Jarosław Hampel w parze z nim w kasku żółtym, a gospodarze w kasku niebieskim Andreas Jonsson i w czerwonym Matej Żagar. Jonsson z Żagarem wygrali już dzisiaj 5-1 z parą Patryk Dudek, Jason Doyle. Jak będzie tym razem? Tym razem fantastycznie wystrzelili zawodnicy klubu z Zielonej Góry spod taśmy i oni mają szansę tym razem podwójnie wygrać w tym biegu. Na razie myszka Miki, maskotka klubu z Zielonej Góry, jakby zastraszona częstochowskim lwem, no ale nastąpiło teraz przegrupowanie i po tym równaniu toru rzeczywiście w bojowych nastrojach wyszli na tor żużlowcy drużyny gości, między innymi Jason Doyle, który był wściekły po tym, jak zajął ostatnie miejsce w pierwszym występie, ale teraz kapitalna szarża Mateja Żagara, który już w ten sposób niemal wysunął się na drugą pozycję. Jeszcze musi o to drugie miejsce powalczyć. Teraz bardzo szeroko Słoweniec tam próbował pod bandą objechać swojego rywala i teraz znów ściął do krawężnika, ale szaleje na torze, ale ciągle nie daje się w tym biegu. Świetnie dysponowany Jason Doyle znów wyszedł na drugą pozycję. Piękna jest ta ich walka na czwartym miejscu. Tym razem Andreas Jonsson tylko przygląda się, jak rywalizują zawodnicy. Teraz ponownie Żagar bardzo szeroko i pytanie przed ostatnią prostą, na ile nabierze prędkości. Uwaga! I tak jest, wydaje się, że wyprzedził jednak.